31 lat temu zamordowali księdza Jerzego Popiełuszkę. W rocznicę jego męczeńskiej śmierci Stowarzyszenie Patriotyczny Głogów oraz Parafia Miłosierdzia Bożego na osiedlu Piastów w Głogowie zapraszają na uroczystości w hołdzie temu wielkiemu Polakowi. Znajdujemy się przy kościele Miłosierdzia Bożego w Głogowie, nieprzypadkowo. Tutaj znajdują się relikwie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki i tutaj odbędą się nasze głogowskie uroczystości w hołdzie temu wielkiemu patriocie. Na specjalne zaproszenie Stowarzyszenia Patriotycznych Głogów przyjedzie na to spotkanie ksiądz Jarosław Wąsowicz z Piły. Ksiądz, który opowie nam o życiu i kulisach śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Ksiądz, który jest kapelanem kibiców. Ksiądz, który zapoczątkował coroczną pielgrzymkę kibiców do Częstochowy. Autor książki Moja Polska Kibolska. Patron ludzi młodych w Polsce. Serdecznie zapraszamy. Już najbliższy piątek, 6 listopada o godzinie 19:30 rozpocznie się uroczysta msza święta w intencji błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, koncelebrowana przez księdza Jarosława Wąsowicza. Po niej, po mszy świętej około godziny 20:15 rozpocznie się otwarte spotkanie z księdzem Jarosławem Wąsowiczem, który opowie nam o życiu i śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Serdecznie zapraszamy.